dzisiejszym odcinku na lekcji biologii dowiemy się o leczniczych właściwościach ziół świętej Hildegardy. Kiedy uczniowie zeszli się do klasy, Angelika Jolie zauważyła, że Amelia dzięcią siadła z uczniem, który podobał jej się od lat. Wzbudziło to w niej wielki niepokój. Jak się skończy lekcja, to dosypie jej coś do wody. To nie wyjdzie z toalety do końca świata. Tymczasem Antonio Banderas jest zakłopotany i nie wie, jak powiedzieć swojej nowej adoratorce prawdę. Nasz związek nie ma sensu. Jak mam jej powiedzieć, że w wakacje jadę na rekolekcje powołaniowe? Nauczycielka weszła właśnie do klasy. Dziś poznamy zioła lecznicze z kuchni świętej Hildegardy. To pierwsze z nich. Galgant. Piekący, jak przystało na rodzinę imbirowatych, słodkawy, o zdecydowanie korzennej nucie. Bertram. W smaku przypominający kumin rzymski. Idealnie pasujący do zup czy sosów. Wow! Hyzo. Z lekką goryczką. Wybija się zapachem i smakiem na tle dania, więc radzę dozować go z umiarem. Dobrze, dzieci. A teraz kartkóweczka. Hejeczka, jestem Hildegarda. Już w wieku 3 lat miałam pierwsze wizje. Zaczęłam spisywać swoje wizje i tak powstało dzieło Scivias, które przyniosło mi rozgłos. Dzięki swojej pozycji udało mi się założyć własne zgromadzenie w Bingen na wzgórzu świętego Ruperta. A potem wyruszyłam w trasy kaznodziejskie. Hildegard von Bingen war das 10. Kind in einer Frankenfamilie mit mittlerem Einkommen. Sie begann ihren Weg als Nonne im Kloster in Rupertsberg. Sie gründete in Einbingen ein Tochterkloster. Swoje badania o zdrowiu człowieka zawarła w traktacie o leczniczych i szkodliwych właściwościach roślin i minerałów, które, jak sądziła, nieustannie uczestniczyły w procesie przemiany wewnętrznych zasobów energii. W rezultacie jej niektóre poglądy na naturę rzeczy zawierały elementy panteistyczne. Dla Hildegardy muzyka była wspomnieniem raju, a dzieła artysty rzeczywistym przekazem boskim. Wierna własnym nakazom skomponowała moralitet i liczne pieśni religijne, ale nie tylko liczne. Szczęść Boże, drogie dzieci! Dzisiaj upieczemy ciasto runoleśne według starożytnej receptury świętej Hildegardy z Bingen. Do tego będą nam potrzebne następujące składniki. Mąka, cukier, mleko i jajka. I kilogram świeżo zebranego szpinaku. A teraz przystępujemy do wykonania naszego wyśmienitego ciasta. Przystąpimy do degustacji naszego wyśmienitego ciasta. Zaprosiłam znanego testera Wojciecha Podesta Amaro, aby skosztował naszego wyśmienitego wypieku.